Dziś zapraszam Was na niezwykłą historię brata Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, niewiele brakowało, by on również został wielkim piłkarzem. Niestety, w jego przypadku to nauk zaważył o tym, że na zawsze pozostał w cieniu wielkiego CR7. Cristiano Ronaldo od zawsze stronił od alkoholu i narkotyków. Jak twierdzi jego mama, jeszcze w czasach dzieciństwa CR7 mógł zaobserwować, co nauk robi z człowiekiem. Jego ojcem całkowicie zawładnęło uzależnienie od substancji psychoaktywnych. José Diniz Aveiro, bo tak miał na imię, zupełnie zaniedbywał swoją rodzinę. Przykładowo wolał wydawać pieniądze na alkohol niż na uszczelnienie dachu, który przemakał podczas burzy. Cristiano nie wyobrażał sobie takiej przyszłości, dlatego z pełnym zaangażowaniem uczęszczał na treningi. Niestety, inną drogę obrał jego 9 lat starszy brat, Hugo Aveiro. Według wielu osób był on obdarzony jeszcze większym talentem niż sam CR7. Jak się okazało, do zrobienia wspaniałej kariery zabrakło mu wytrwałości oraz mocnej psychiki. Popadł w złe towarzystwo, które nakłoniło go do regularnego imprezowania. Nie obchodziło go to, czy na następny dzień ma mecz czy trening. Priorytetem stały się narkotyki oraz alkohol. W ten sposób zaprzepaścił swoją karierę. Matka, która pracowała jako sprzątaczka, musiała wziąć kredyt, by móc odesłać go na odwyk. W niczym to jednak nie pomogło. Hugo nadal korzystał z używek. Z uzależnienia wyrwał go dopiero Cristiano. Pierwszą i od razu udaną próbę ratowania brata podjął, mając zaledwie 16 lat. Postanowił przeznaczyć sporą część swoich pieniędzy zarobionych w młodzieżówce Sportingu na jego leczenie. Na pewien okres Hugo przestał korzystać z substancji psychoaktywnych. Niestety nie porzucił ich całkowicie. Wrócił do alkoholu, jednak Chris obiecał sobie, że nie podda się w walce o jego zdrowie. Kilka lat później zaprzysiągł bratu, że jeśli ten przejdzie na abstynencję, to on sam zdobędzie Ligę Mistrzów z Realem Madryt. Tak też się stało. CR7 w finale z Atletico ustalił wynik spotkania, strzelając gola na 4-1. Tę historyczną bramkę zadedykował swojemu bratu, po ostatnim gwizdku przekazując mu koszulkę meczową. Wyciągnięcie Hugo z sideł na łogu to dla Cristiano jeden z największych życiowych sukcesów. W tym przypadku wszystkie złote piłki, puchary Ligi Mistrzów czy Mistrzostwo Europy schodzą na drugi plan. Ronaldo niejednokrotnie pokazywał, jak bardzo dba o swojego brata. Zatrudnił go jako szefa w swoim muzeum, do tego finansuje wakacje, a także zaprasza na uroczyste gale. Z całego serca walczy o to, by Hugo nie podzielił losu swojego ojca. Na dziś to by było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.